Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o nieomawianym silniku pominiętym, silnik Suzuki 1.5. 16 zaworów VVT o mocy od 99 poprzez 109 koni mechanicznych, 102 konie mechaniczne aż do 112-konnej wersji. Silnik oznaczony M15A w takich autach jak Suzuki Swift, Suzuki SX4, Subaru GX3, Suzuki Ignis drugiej generacji, pierwszej generacji, w szeregu aut Suzuki. Co do samego silnika, 4 cylindry, 16 zaworów, tryzg wielopunktowy, rozrząd na łańcuchu, niecałe 4 litry oleju w silniku 5W30, wymiana co 15 tysięcy lub co roku. Silnik, zmienne fazy rozrządu, możliwość zainstalowania instalacji gazowej. Tutaj pamiętajmy o regularnej kontroli luzów zaworowych. Tak naprawdę, jeżeli nie będziemy tego kontrolować, dosyć szybko może dojść do wypalenia gniazd zaworowych czy samych zaworów. Co do spalania, to nie jest ono zbyt małe. Tutaj użytkownicy niektórzy narzekają na to spalanie. Średnie spalanie w okolicach 7-8 litrów. Na trasie będzie to mniej, ale przy szybkiej jeździe to spalanie dosyć szybko rośnie. Co do jakichś zalet na pewno tej jednostki, dosyć dobra dynamika, szczególnie przy wyższych obrotach. Mała awaryjność tego silnika, silnik dosyć trwały, jeżeli będziemy regularnie wymieniać tylko olej, materiały eksploatacyjne, to silnik nam zapewne długo posłuży. Bezobsługowy rozrząd na łańcuchu do przebiegu tam 150-200 tysięcy rocznie nie powinien sprawiać problemów ten rozrząd. Co do wad, no to tak jak powiedziałem, niektórzy narzekają na spalanie nieco większe. Usterek jako takich nie ma ten silnik. Model egzemplarze z instalacją gazową niestety mogą cierpieć na podwyższone zużycie oleju czy już problemy z głowicą, jeżeli ktoś nie dbał o kontrolę luzu zaworowego. Także to by było na tyle odnośnie silnika 1.5 VVT Suzuki. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia na następnego odcinka. Pozdrawiam.